bracia i siostry, ale pierwsze ileś tam minut poświęcę modlitwie Pana Jezusa. Czasem się niepokoimy. Pan Jezus, Bóg prawdziwy, a dlaczego się modlił? Czy Bóg prawdziwy ma się modlić? O co tu chodzi? Bracia i siostry, Pan Jezus, Bóg prawdziwy, przez którego świat został stworzony, stał się człowiekiem naprawdę. Przyjął naprawdę ludzką naturę. A nie da się spełnić do końca swojego człowieczeństwa bez modlitwy. Dlatego przypomnijmy sobie, jak wiele Pan Jezus się modlił, ile w życiu Pana Jezusa było modlitwy. Ewangeliści, a już zwłaszcza ewangelista Łukasz, ponadto Jan, bardzo to podkreślają. Wszystkie najważniejsze wydarzenia zbawcze dokonane przez Pana Jezusa były zanurzone w modlitwie. Przeczytam zdanie z opisu chrztu Pana Jezusa w Jordanie, to jest 3 rozdział Ewangelii Łukasza. Kiedy Jezus został ochrzczony i modlił się, otwarły się niebiosa i Duch Święty jak gołębica zstąpił na Niego w widzialnej postaci. Ewangelista Marek od razu w 1 rozdziale pisze o tym, że Pan Jezus długie godziny nad samym ranem spędzał na modlitwie. To jest 1 rozdział, werset 35. Rankiem, kiedy jeszcze było ciemno, wyszedł, udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. A kiedy miał spośród uczniów wybrać 12 apostołów, całusieńką noc spędził na modlitwie. I sobie zwykle uprzytomnić, że Syn Boży, Bóg prawdziwy, a kiedy przyszedł do nas, żeby być jednym z nas, tyle się modlił. Czytam, to jest 6 rozdział, będzie w Łukasza. Wówczas poszedł na górę, aby się modlić. Całą noc modlił się do Boga. A kiedy nastał dzień, wezwał swych uczniów, wybrał z nich 12 i nazwał ich apostołami. Uczniowie, rzecz jasna, podziwiali modlitwę Pana Jezusa, to jego rozmodlenie i zaczęła ich ogarniać zazdrość. Ja myślę, że każdy z nas zna taką świętą zazdrość. Czasem widzimy kogoś takiego rozmodlonego, takiego modlitwą rozjaśnionego, do człowieka ogarnia zazdrość, że chciałby podobnie. A to przecież modlił się sam Syn Boży i wtedy, w tych okolicznościach przecież Pan Jezus nauczył nas tak zwanej modlitwy pańskiej, nauczył nas zwracać się do Boga Ojcze. Ja może tutaj przypomnę, że nie mielibyśmy świętej Edyty Stein, gdyby nie jakaś anonimowa Niemka, którą poda niewierząca i nieochrzczona młoda filozofka, zauważyła w katedrze kolońskiej całą pogrążoną w modlitwie i jakoś nabrała pewności, że to nie mogą być, że to nie może być tylko kwestia jakichś tam przekonań. Ta kobieta ma realną łączność z Bogiem. Nie zawsze zwracamy uwagę na to, że na górę przemienienia Pan Jezus wyszedł nie po to, żeby się przemienić, tylko żeby się modlić. Przepraszam, takie upokorzenie na mnie spadło, ale takie upokorzenia to się uchami załatwia, także fajny żal. Będzie lepiej. Dziękuję serdecznie.
Otóż ewangelista Łukasz, znów Łukasz, zauważmy, pisze tak na temat przemienienia. Jezus wziął Piotra, Jakuba i Jana i wyszedł na górę, aby się modlić. Uczniowie nie byli w stanie, mimo że to byli tu najbliżsi Panu Jezusowi, uczniowie nie byli w stanie otrzymać do towarzystwa i kiedy się obudzili, zobaczyli całą Jego twarz i całe Jego ciało rozjaśnione, napełnione wręcz empirycznie dostrzegalną obecnością Boga. Tajemnica przemienienia. No a już jeśli idzie o Wielki Czwartek i Wielki Piątek, dwa ostatnie dni doczesnego życia Pana Jezusa, one były całusieńkie, zanurzone w modlitwie. Tutaj można by sobie przypomnieć modlitwę arcykapłańską, cały ogromny rozdział 17 Ewangelii Jana, czy tę krwawą modlitwę w Ogrójcu. Ojcze, oddaj ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Tu widać wyraźnie, że modlił się człowiek, Jezus Chrystus, tak, który jest Synem Bożym, ale do krzyża się przygotowywał jako człowiek. Nie moja, lecz Twoja wola, Ojcze, niech się stanie. Na krzyżu był cały rozmodlony. Modlił się nawet za swoich morderców. Jego modlitwa w pewnym momencie przybrała postać zanurzenia w jakichś straszliwych ciemnościach. Boże mój, czemuś nie opuścił? Ale to była modlitwa takiego trzymania się ze wszystkich sił swojego Ojca i dlatego umarł z tą modlitwą: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Naszym tematem jest modlitwa rodzinna, modlitwa w rodzinie. Bardzo jestem ciekaw, ilu z Państwa umiałoby odpowiedzieć na pytanie, gdzie Pismo Święte mówi o modlitwie rodzinnej. Bo oczywiście wszyscy bez wyjątku dobrze znamy te słowa Pana Jezusa, tylko nie zawsze nam przychodzi do głowy, że one przede wszystkim do rodziny się odnoszą. Gdzie dwoje lub troje zgromadzi się w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Bracia i siostry, dwoje lub troje zgromadzone w imię Boże, to chodzi nie o to, że umówili się i zaczęli się wspólnie modlić. Owszem, ten rodzaj modlitwy wspólnej też jest ogromnie wartościowy, ale chodzi o to, że sam Bóg, sam Ojciec wszelkiego miłosierdzia nas, męża i żonę, nasze dzieci i w ogóle naszych bliskich gromadzi w jedną rodzinę. I chodzi o to, czy nasza rodzina jest zgromadzona w imię Boże. Jeden z biblijnych terminów Kościoła, eklezja, pochodzi od czasownika enkaleo, zwołuje. Sam Bóg zwołuje nas w jeden Kościół, sam Bóg zwołuje nas w nasze rodziny. To się zaczęło, tak jak już przypominaliśmy sobie podczas tych misji, w dniu naszego ślubu, kiedy łaską sakramentalną nas dwoje zostało ustanowionych małym kościołem i Bóg obdarza małżonków dziećmi. Tu warto sobie uprzytomnieć, to jest poniekąd jakby empirycznie stwierdzalne, że nie rodzice, ale Bóg ukochał pierwszy każdy z naszych dzieci. Ja spróbuję tak bardzo zwyczajnie przypomnieć, że rodzice, nawet mający bardzo pozytywny stosunek do swojego rodzicielstwa, mogą sobie
pomarzyć o tym, że będą mieli dzieci i w czasach narzeczeńskich, to nawet czasem sobie marzą, że będą mieli 5 albo 7, bo to się okazuje, że to nie takie proste. Nie mogą sobie marzyć, kto będzie pierwszy, chłopczyk czy dziewczynka, a jakie oczka, a jakie włoski i tak dalej. Ale żeby to oto dziecko kochać, to ono musi już być na świecie. Nie musi być już urodzone, ale na świecie musi być. Inaczej to są tylko ogólnikowe marzenia. A patrzmy, jak Bóg nas, każdego z nas ukochał. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest prawie na samym początku listu do Efezjan. Który wybrał nas i umiłował przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Słyszymy? Każdy z nas umiłowany w tej boskiej przedwieczności, i to jest ta pierwsza miłość, która była wcześniej niż samo nasze zaistnienie, i dopiero w przestrzeni tej miłości myśmy się pojawili na tym świecie i analogicznie nasze dzieci. Jak tak się zatrzymuję nad tym momentem, bo chodzi o to, żebyśmy możliwie głęboko zrozumieli te słowa, gdzie dwoje lub troje zgromadzi się w moje imię, tam ja jestem pośród nich. To nie chodzi tylko o to, żeby misjonarz zaczął moralizować, że fajno by było, żeby pilnować modlitwy w rodzinie i tak dalej. Jasne, że fajno by było i ja nie muszę o tym mówić, to Państwo sobie sami to zrozumiecie, jakieś tam praktyczne wnioski powyprowadzacie. Natomiast tu chodzi o coś więcej, że my jesteśmy zwołani w rodzinę jedną przez samego Boga, łaską Bożą jesteśmy zwołani w tę rodzinę. Ale oczywiście stoi nad nami pytanie, czy my naprawdę jesteśmy zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, bo Pan Jezus mówił, że gdzie się dwoje lub troje w moje imię zgromadzi. Krótko mówiąc, czy w naszej rodzinie staramy się o to, żeby naprawdę Bóg był na pierwszym miejscu? Znaczy, bo inaczej to nawet jeżeli byśmy pilnowali życia religijnego, choćby wszystkie ściany naszych domów były obwieszone świętymi obrazami i dzień zaczynali od godzinek i tak dalej, ale jeżeli nie ma tego czegoś podstawowego, że Bóg jest pierwszy w naszym życiu, no to odnoszą się do nas słowa Pana Jezusa. Nie każdy, który mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. I rzecz w tym, że najbardziej pobożny, najbardziej mądry ojciec, najbardziej mądra matka nie jest w stanie sprawić, żeby każdy z członków rodziny na pewno stawiał Pana Boga na pierwszym miejscu. Ale każdy jest w stanie przyczyniać się do tego, starać się o to, sygnalizować, jak mu na tym zależy, żeby Pan Bóg w naszym życiu był naprawdę na pierwszym miejscu. Ja stosunkowo niedawno byłem na takim odczycie pana doktora Szymona Grzelaka, który prowadzi od wielu lat badania na temat mentalności naszych polskich gimnazjalistów i między innymi stawia pytanie kolejnym już od iluś tam lat gimnazjalistom, żeby wymienili 3 osoby z najbliższego otoczenia, które dla ciebie są przewodnikami duchowymi. I rzecz niesłychanie ciekawa i niesłychanie optymistyczna, że to na szczęście nie jest tak, że młodziej to w wieku gimnazjalnym to wydawałoby się właśnie w takim wieku, gdzie bunt wydaje się należeć do urody młodego chłopca czy młodej dziewczyny, że młodzi w takim wieku wcale nie przepadają za autorytetami, których byśmy się bali, ale 80% gimnazjalistów wymienia swoją rodzoną mamę, trochę mniej, ale blisko 80% swojego tatę,
A dlatego trochę mniej, no bo taty nieraz nie ma w rodzinie, tata uciekł. Prawda? Stosunkowo niewielu wymienia babkę lub dziadka. Też tym się nie trzeba przejmować, że około 10% jedynie, bo ja to wiem z własnego doświadczenia, ta babcia, ten dziadek się pojawiają jako niezwykle ważne osoby, często już w momencie, kiedy oni są już w niebie, odeszli z tego świata, a pamięć o tym, że mojemu urodzonemu dziadkowi, mojej urodzonej babci tak zależało na tym, żebym ja wierzył w Pana Boga, żebym chodził drogami Bożych przykazań, że pamięć o tym okazuje się bardzo być ważna dla ludzi w wieku późniejszym. Tak czy inaczej, dobrze jest wiedzieć, że nasze możliwości wobec młodego pokolenia są stosunkowo większe i to znacznie większe niż na pozór mogłoby się wydawać, że to wbrew temu, ja po pierwsze sam się tym w końcu profesjonalnie nie zajmuję, a dochodzą do mnie rzecz jasna najrozmaitsze sygnały, że bywa bardzo różnie, bywa bardzo trudno z naszymi młodymi, ale wydaje mi się, że dobrze jest jakby nie do końca uwierzyć tym sygnałom pesymistycznym, wydaje się, że jest stosunkowo lepiej, a w każdym razie mogłoby być stosunkowo lepiej niż nam się wydaje. Rzecz jasna, przez ten rodzaj wyjaśnień nie chodzi mi o to, żeby zlekceważyć ten aspekt starań o to, żeby wymiar religijny w naszej rodzinie był dostrzegalny. To nie można załatwić tego tematu tylko ogólnikowym przypomnieniem, że Pana Boga stawiajmy na pierwszym miejscu, trzymajmy się Bożych przykazań, bo także ten wymiar religijny, ten zewnętrzny, ten materialny jest ważny. Już podkreślałem znaczenie choćby krzyża na ścianie i to nie takiej ukrytej, że dopiero przy zamkniętych drzwiach można zobaczyć w jakimś kąciku, żeby znak krzyża, jakiś inny obraz święty w domu był obecny, ale także, żeby rozmowy religijne i to dobre rozmowy religijne były rzeczywiście w naszym domu prowadzone i tak dalej. Ja rozumiem, że ja sam byłem dzieckiem 60 kilka lat temu, ale myślę, że to są no, pewne rzeczy, które są jakoś niezależne od upływających pokoleń. Pamiętam, że mój świętej pamięci tata miał jakąś taką no, wspaniałą umiejętność zaczynania rozmowy na temat dzisiejszej Ewangelii, prawda? I to nie na zasadzie egzaminowania, tylko takiej rozmowy, takiego zgłębiania, prawda, jakie to wszystko mądre i tak dalej. I dzieciak nawet się nie zorientował, ile dzięki temu otrzymywał od swojego ojca. I teraz tak jak sobie porównam z sytuacją taką, kiedyś matka się skarży, że jej synek marzy o tym, żeby być wreszcie dorosły. No, każdy tak marzy. Ale dlaczego on tak marzy? A bo ja wtedy nie będę musiał chodzić do kościoła. No straszne, znaczy no najwyraźniej jego tata, pewnie uważający się za wierzącego katolika, ale nie chodzi do kościoła i synkowi jakoś to pasuje. Tak sobie myślę, że mi osobiście też pewnie by pasowało, bo sam pamiętam, jak mamie trudno było mnie namówić do różańca, ale czasem się udawało, ale to znaczy, no, młody człowiek ma swoje jakieś tam jeszcze niedojrzałości, a udawało się nawet na tej zasadzie, że tak zobaczyłem, to moje biedne matczysko takie spracowane i tak jej zależy, żeby najstarszy synek się pomodlił razem z nią
na różańcu, prawda? Widziałem, że tyle radości jej sprawiam, że niech będzie. Człowiek nawet nie miał tęsknoty za modlitwą, tylko żeby mamę ucieszyć, ale tak sobie myślę, no też dobrze, prawda? No. Mówię o tym, żeby nie zabrakło w naszej rodzinie mówienia o sprawach wiary. W niektórych rodzinach udaje się nawet wprowadzić trwałą modlitwę przed jedzeniem i po jedzeniu. To nie w każdej rodzinie to możliwe i tak dalej, i tak dalej. To ja nie będę się w to wszystko wtrącał, to każdy z nas, najlepiej też małżonkowie, wspólnie jakoś niech swoją własną taktykę wybiorą. Chciałbym przypomnieć, że Pismo Święte wręcz często mówi o przekazywaniu wiary następnemu pokoleniu. Ja w samym Pięcioksięgu Mojżeszowym znalazłem 4 takie mocne, jednoznaczne teksty na ten temat, ale przeczytam Państwu fragment Psalmu 78, właśnie pokazujący tę ważność tego przekazywania pamięci o Bożych wydarzeniach zbawczych z pokolenia na pokolenie. Tego, cośmy usłyszeli i poznali i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, nie będziemy ukrywać przed ich synami. Opowiemy przyszłemu pokoleniu chwałę Pana i Jego potęgę i cuda, których dokonał. Albowiem nadał w Jakubie przykazania i ustanowił prawo w Izraelu, aby to, co zlecił naszym ojcom, przekazali swoim dzieciom. O tym ma wiedzieć przyszłe pokolenie, dzieci, które się narodzą, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać dzieł Bożych, lecz strzec Jego poleceń, a niech nie będą, jak ich ojcowie, pokoleniem opornych buntowników, pokoleniem, którego serce jest niestałe, a duch nie dochowuje wierności Bogu. Proszę Państwa, te moje uwagi dotyczące modlitwy w rodzinie wydają mi się ważne, ale jednak one były stosunkowo wyrywkowe. I chciałbym jeszcze w części trzeciej tej konferencji powiedzieć parę słów systematycznie na temat modlitwy. Przede wszystkim chciałbym Państwa zniechęcić do mówienia o modlitwie jako o rozmowie z Bogiem. To nie chodzi o to, że to jest fałszywe, tylko to jest nieprawdziwe spojrzenie. Mianowicie proponuję spojrzeć na modlitwę jako na nasze spotkanie z Bogiem. Z Bogiem, który żyje, który nas kocha, z którym można się spotkać, który obdarza łaskami. Czym się różni spotkanie od rozmowy? A różni się dwoma bardzo istotnymi elementami. Ja mówię o opis teoretyczny, bo praktycznie to oczywiście jest to samo. W opisie teoretycznym to jest tak, żeby doszło do spotkania, ja muszę przyjść na miejsce, gdzie mogę spotkać tego, z kim chcę się spotkać. Tak, to prawda, że Pan Bóg jest wszechobecny. Z Panem Bogiem można się spotkać wszędzie, to prawda. Ale są miejsca, gdzie jednak z Panem Bogiem spotkać się nie da. Prorok Izajasz, a raczej Pan Bóg w księdze proroka Izajasza powiada: grzechy wasze wykopały przepaść między mną a wami. Krótko mówiąc, jeżeli nam zależy na tym, żeby się modlić, jeżeli chcemy spotykać się z Panem Bogiem, to musimy troszczyć się o to, żeby być w stanie łaski uświęcającej. Jeżeli może z tym nie jest zbyt jasno, to po prostu pójść do spowiedzi, zacząć przystępować przyjmować sakramenty, prawda? Trzeba usuwać tę przepaść, która nas oddziela od Boga, bo grzechy nas przesuwają w świat pozorów.
Dzisiaj dzięki internetowi coraz więcej rozumiemy, że możliwa jest rzeczywistość wirtualna. Że rzeczywistość, a żadna rzeczywistość, tylko pozór. Natomiast z Bogiem można się spotkać jedynie w rzeczywistości autentycznej, a jesteśmy autentycznie ludźmi, jeżeli chodzimy drogami Bożych przykazań, a nie jeżeli chodzimy każdy, jakiemu się podoba i tak dalej. Drugi element spotkania, zanim będziemy mówić o rozmowie, mianowicie spotkanie zawiera moment przebywania w obecności tego, z kim się spotyka. To jest tak, jeżeli odwiedzam kogoś sobie bliskiego, a już zwłaszcza, kiedy odwiedzam kogoś jednocześnie bliskiego, a z którym się dawno nie widziałem, to po prostu nie mogę się nacieszyć tym, że jesteśmy razem i w jakim sensie nawet rozmowa nam przeszkadza w tym spotkaniu, w tym takim cieszeniu się sobą. I ten moment w modlitwie bywa przez nas niekiedy niedoceniony. Proszę Państwa, czasem Pan Bóg zsyła na siebie łaskę takiej nieumiejętności prowadzenia z Nim rozmowy. Ale to jest właśnie łaska, żebyś zrozumiał, że w modlitwie czymś ważnym jest po prostu być w obecności Pana Boga. Święty Jan Wianney zapisał kiedyś, był taki wieśniak, który ogromnie lubił przychodzić do jego kościółka i długi czas spędzał w tym kościele i kiedyś tak postanowił proboszcz podpytać tego prostego człowieka, o czym ty tam z Panem Jezusem rozmawiasz? A ten wieśniak opowiada o niczym. Pan Jezus patrzy na mnie, a ja na Niego. Ja z mojej praktyki wiem, że czasem to jest jedyny możliwy sposób modlenia się, kiedy przychodzi słabość, ciężka choroba, kiedy do jakiejś takiej zwyczajnej modlitwy człowiek po prostu nie ma siły. To wtedy mówię, no dobrze jest umieścić może obrazek Pana Jezusa Miłosiernego tak, żeby nie trzeba było głowy podnosić, tylko żeby był w zasięgu wzroku, albo nawet wziąć różaniec do ręki, nie żeby się modlić, bo nie masz na to siły, tylko mieć. Po prostu jesteś w obecności Bożej, znaczy coś dobrego się z Tobą dzieje. I to jest no, ogromnie ważny wymiar modlitwy. Tutaj no, można by mnóstwo opowieści przytaczać, ja nie zapomnę. Kiedyś na spotkaniu młodzieżowym jakaś dziewczyna się przyznała publicznie, że jak ona przychodzi do kościoła na adorację, to czuje się, jakby się opalała. Ja dopiero jakiś czas potem się zorientowałem, że przecież nasze monstrancje mają postać słońca. No rzeczywiście, Boże Słońce, Pan Jezus sam żywy, ogarnia mnie swoim ciepłem, swoją dobrocią, swoim światłem i znaczy ja oczywiście, no nie jest tak, żebym ja Państwa zniechęcał do rozmowy z Panem Bogiem, tylko zwracam uwagę na to, że możliwa jest autentyczna, prawdziwa modlitwa przed rozmową jeszcze. Czasem ta modlitwa, bo to nie jest tak, że od razu musi mnie ogarnąć jakaś taka zwłoka, pewność, że jestem w obecności Bożej. Czasem to może być poczucie ciemności. Pamiętam rozmowę z taką młodą mężatką, pochodzącą z rodziny prawie niewierzącej. Narzeczony, a później mąż, bardzo gorąco wierzący, namówił ją, żeby każdego dnia, póki jeszcze dzieci się nie urodzą, pół godziny sobie spędzali na adoracji Najświętszego Sakramentu. I na samym początku mówi tak, dla mnie to było coś nowego. Byłam zakochana w tym moim obecnym mężu i to było no, dla mnie no, wspaniałe doświadczenie. Ale przyszły dni, kiedy to zaczęło mnie męczyć.
kiedy no, przychodziłam i to było takie jakby puste, jakby niepotrzebne. I mówi tak, a co jednak zauważyłam? Jeżeli wtedy rezygnowałam z tej pół godziny, to dzień był zupełnie inny niż wtedy, kiedy jednak te pół godziny pobyłam sobie przed Najświętszym Sakramentem. Nie każdy ma jednakowo łatwy dostęp do Najświętszego Sakramentu, żeby go adorować, ale to można sobie jakoś inaczej takie no, zafundować takie po prostu pobycie w obecności Bożej. Ja mogę się tylko przyznać, że jako duszpasterz odkrywam możliwość właśnie takiego pobycia sobie w obecności Bożej, zwłaszcza w odniesieniu do różnych sytuacji, kiedy zupełnie nie umiałem człowiekowi, który do mnie przyszedł szukać pomocy, nie umiałem pomóc. No, bardzo często do księdza przychodzą ludzie w sytuacji szalenie trudnej, że naprawdę tu nie ma mądrych, żeby jakoś skutecznie podać rękę, dajmy na to człowiek, który świeżo dowiedział się, że jego choroba jest terminalna, że jednak powinien zamykać swoje rachunki na tej ziemi, albo matka czy ojciec, którego dziecko dopuściło się zbrodni, albo popadło w narkomanię. No mnóstwo sytuacji, kiedy nie pomożesz. I nauczyłem się wtedy jasnym tekstem, bo na tym oczywiście bardzo ważne słuchać z możliwie największą empatią, żeby ten człowiek poczuł, że nie jest tak koszmarnie samotny, jak mu się wydaje. Ale nauczyłem się wtedy właśnie podpowiadać, pójdź sobie najlepiej do kościoła, najlepiej przed Najświętszy Sakrament. Jak to trudne, to może jakoś inaczej, ale w obecności Bożej stan i jakby przynieś nam Jezusowi tego swojego biednego dzieciaka, czy tę swoją chorobę, to swoje nieszczęście i pokazuj mu. I to nie chodzi o to, że znajdziesz odpowiedź, ale na pewno wstaniesz od tej modlitwy silniejszy, tam rozjaśniony, więcej sił będziesz miał. No, znaczy po prostu nauczyłem się, że to jest niezwykle skuteczna forma pomocy, odpowiedzieć człowiekowi, ja ci naprawdę niewiele potrafię pomóc, ale jest Bóg, który nie opuszcza nikogo. Przejdźmy wreszcie do rozmowy, bo w modlitwie też oczywiście nie tylko możliwa jest rozmowa, ale i wskazana. Proszę Państwa, najczęstszy błąd, jaki my popełniamy w naszych modlitwach, to, że próbujemy Pana Boga zagadać. A nawet w naszych relacjach międzyludzkich słuchanie jest ważniejsze niż mówienie. To taki dowcipny poganin zresztą, starożytny Plutarch, podziwiał Stwórcę, że jak on mądrze stworzył człowieka, że dał człowiekowi dwoje uszu, a tylko jedno ludzie. Żebyśmy dwa razy więcej słuchali niż mówili. I rzecz jasna, że ta zasada odnosi się również do naszych relacji z Panem Bogiem. Prawda? Zwracajmy więcej uwagi na to, żeby Pana Boga po prostu słuchać. I ktoś może zapytać, a skąd ja mogę wiedzieć, że to Pan Bóg przemawia, że nie są to jakieś tam procesy moje psychiczne, może to ja rozmawiam sam z sobą. Bracia i siostry, tu widać wspaniałość, przywilej naszego bycia chrześcijanami. Mianowicie my znamy Pismo Święte, jeżeli co niedzielę staramy się być w Kościele, to nawet jeżeli ktoś nie nabył zwyczaju częstego czytania Pisma Świętego, to na tyle poznał Pismo Święte, jego istotę, że doskonale potrafi rozróżnić, jakie myśli są od Boga, a jakie przeciwko Bogu, nawet jeżeli pobożne. Prawda? I krótko mówiąc, zamiast się zastanawiać, czy to sam Pan Bóg przemawia, czy może
moje procesy psychiczne gdzieś tam w ten sposób działają, to po prostu wsłuchujmy się w to, co Duch nasz słyszy. Ja dam konkretny przykład. Pytał mnie kiedyś jakiś człowiek, zresztą nieznajomy, mianowicie przyśnił mu się tata, jak pogroził palcem, kiedy ty, synu, wreszcie pójdziesz do spowiedzi. I pyta się, czy należy wierzyć w takie sny. Ja mówię, proszę kochanego Pana, naprawdę nie wchodźmy w to, czy Pan Bóg w swoim miłosierdziu wysłał tatusia, żeby upomniał syneczka, czy może syneczkowi gdzieś z podświadomości wyszło, że tatusiowi bardzo zależało na tym, żeby Pana Boga nie opuszczać, żeby w wierze i sakramentach wytrwać. Niewątpliwie, czy było tak, czy tak, niewątpliwie tu działa tajemnica świętych obcowań. Znaczy, ufam, proszę Państwa, żeście mnie dobrze zrozumieli, bo to nie chodzi o to, ja nie lekceważę tego, że Pan Bóg naprawdę do nas przemawia. Tylko zwracam uwagę na to, żeby sobie nie tworzyć problemów pozornych, że Pan Bóg przemawia do nas nieraz przez naszych bliźnich i zapewne także nieraz przez naszą podświadomość. Natomiast my dzięki łasce bycia w Kościele my mamy kryteria umożliwiające nam rozeznanie, czy taki głos może być od Boga, czy nie od Boga. Czy powiedzmy czasem ktoś chce się modlić, chce słuchać, co Pan Bóg ma do powiedzenia, a czuje jakąś pustkę. A to sobie weź Ewangelię, otwórz na dowolnej stronie i nie żeby ją czytać, tylko patrz na tę stronę, dopóki twoje oko nie spocznie na takim zdaniu, które, tak jak czujesz, dziś dla ciebie jest wyjątkowo ważne. Tu już nie ma najmniejszej wątpliwości, że to sam Pan Bóg do ciebie przemawia. Prawda? Bo to jest słowo natchnione przez samego Ducha Świętego. No, rzecz jasna, że jeżeli modlitwa jest rozmową, to także jest w niej wymiar mówienia do Pana Boga. Mówienia rozmaitego, teoretycznie rozróżniamy uwielbianie Pana Boga, dziękczynienie. To są te najważniejsze modlitewne formy, a zarazem najczęściej przez nas zaniedbywane. My bardzo błądzimy, jeżeli modlitwę w gruncie rzeczy redukujemy jedynie do prośby. W modlitwie uwielbianie, dziękczynienie powinno być niezwykle ważne. Przypomnę, że sam Pan Jezus właśnie w swojej ludzkiej naturze modlitwą uwielbienia modlił się jednoznacznie. Uwielbiał Cię, Panie, Ojcze nieba i ziemi, że te rzeczy ukryłeś przed maluczymi, przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczom. Uwielbiam Cię, Panie. Prawda? Czy przypomnijmy sobie słowa hymnu Maryi, która już jest brzemienna Synem Bożym, odwiedzając Elżbietę, na jej pozdrowienie odpowiada: wielbi dusza moja Pana, raduje się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Tak modlitwa uwielbienia jest ogromnie ważna. Modlitwa prośby. Tu mamy bardzo takie proste kryterium rozróżniające, czy my naprawdę spodziewamy się życia wiecznego, czy może naszą służbę Bogu traktujemy jako takie zabezpieczenie, żeby możliwie w tym życiu doczesnym zbyt wielkie nieszczęścia mnie nie spotkały. Jeżeli nasze prośby są wyłącznie w naszych sprawach doczesnych, znaczy moich i moich bliskich, no to prawdopodobnie z moją wiarą jest wciąż jeszcze dość dziecinnie. To w naszym dzieciństwie byliśmy takimi egoistami, że głównie się widziało swoje własne interesy, tylko że dziecku tu nawet urody dodaje, że jest takie jeszcze niedojrzałe, bo dziecko nosi w sobie obietnicę, że będzie się rozwijało, coraz bardziej się grzewało, ale przepraszam, no,
no stary chłop, czy stara, za przeproszeniem, baba, prawda, no jakby w dziecinnych ubrankach, to trochę nie do twarzy, prawda. Kończę już, chciałbym jeszcze dwa dobre słowa powiedzieć o modlitwie różańcowej, zarówno no, z tego powodu, że w tej parafii no, mieliście tę, macie jeszcze, kończycie tę niezwykłą inicjatywę, prawda, rozbijania murów Jerycha za pomocą modlitwy różańcowej. No i mamy jedno z październik, ale w ogóle modlitwa różańcowa jest modlitwą niesłychanie niesłychanie skutecznym narzędziem służącym do podtrzymywania i rozwoju wiary, bo proszę Państwa, kto się modli na różańcu, czyli w modlitwie wchodzi w kontakt z największymi wydarzeniami zbawczymi, tymi wydarzeniami, przez które dokonało się nasze odkupienie, to jest rzeczą niemożliwą, żeby wiara mu się zredukowała tylko do światopoglądu albo tylko do przekonań religijnych. Po prostu taki człowiek najzwyczajniej w świecie wie, że wiara to jest wezwanie do osobowych relacji z Bogiem, który nas ukochał, który dał nam swojego Syna, Synem, który za nas żywa na krzyżu, który zmartwychwstając nam otworzył drogę do życia wiecznego, z Duchem Świętym, w którym dzieją się całe dzieje Kościoła, dzieje zbawienia krótko mówiąc, jeżeli na różańcu się modlimy, to jest potężne zabezpieczenie, że w wierze rzeczywiście wytrwamy, że nie popadniemy w jakieś jałowe mędrkowania, w jakieś szkodzące nam religijne wynalazki, prawda, tylko będziemy w wierze trwali. To jest coś cudownego jest w tej modlitwie, bo po pierwsze ona ma w sobie takie streszczenie Ewangelii, że daje nam prawdziwą, osobową relację, przynosi nam realne zaproszenie do uczestnictwa w tych największych tajemnicach wiary. Co więcej, do uczestnictwa oczyma Maryi, czyli do uczestnictwa dla nas niemożliwego, bo my jesteśmy grzesznikami, a Maria niepokonana, tak jak Maryja przeżywała te wydarzenia, o których medytujemy w różańcu, to my z całą pewnością nie potrafimy, ale jakby próbujemy ją podglądać, próbujemy ją coraz więcej naśladować. Znaczy, to jest to coś cudownego w modlitwie różańcowej, czego pewnie żaden kaznodzieja nie wyjaśni, ale jak człowiek modli się, im więcej się modli na różańcu, tym więcej to rozumie, jaka to wspaniała modlitwa. I od tej strony to nawet jeżeli którejś mamie czy któremuś ojcu uda się dzieciaka, który nie ma ochoty się modlić na różańcu, jakoś, nie że przymusić, to może zachować, ale jakoś zachęcić, to myślę, że temu swojemu synkowi czy córeczce coś bardzo ważnego przekaże. No, szczęść Boże nam wszystkim.